Witajcie moi drodzy, dzisiaj test z czasem Present Simple, wersja pierwsza tego testu. Przyjrzyjcie się dokładnie, 10 zdań do wstawienia czasownik w czasie Present Simple w odpowiedniej formie. Dużo będzie tutaj zdań z trzecią osobą liczby pojedynczej, więc pamiętajcie, żeby dopisywać końcówkę S. Ok, let's start. Pierwsze zdanie będzie miało końcówkę nie tylko S, ale ES, dlatego że czasownik was kończy się na SH, tak się dzieje, jeżeli musimy dopisać końcówkę S, a czasownik kończy się na SH, CH albo X albo O, wtedy dopisujemy ES. Drugie zdanie również dotyczy trzeciej osoby liczby pojedynczej. Jest zdaniem przeczącym, tam będziemy mieć operator przeczący doesn't. To jest operator do trzeciej osoby. So it doesn't snow in summer. Kolejne zdanie również jest zdaniem w czasie present simple do trzeciej osoby liczby pojedynczej i należy dopisać S do czasownika. The plane takes off at 9:15. I czwarte zdanie, po raz kolejny do trzeciej osoby liczby pojedynczej, tym razem przeczenie, więc jeszcze raz zastosujemy nasz operator przeczący doesn't. She doesn't drink orange juice. Zdanie piąte jest pytaniem, które dotyczy you, czyli drugiej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej. W związku z tym operatorem będzie do. Do you like tea with milk? Zdanie szóste jest zdaniem do trzeciej osoby liczby pojedynczej i tam będziemy mieć ciekawostkę ortograficzną, bo Y zostanie wymieniony na I i dopiero potem dopiszemy ES w tym przypadku. Więc mamy Theresa studies medicine in London. Zdanie siódme jest po raz kolejny zdaniem przeczącym do trzeciej osoby liczby pojedynczej, więc już na pewno wiecie, że powinno być tam doesn't. She doesn't start work at 9 a.m. Zdanie ósme jest zdaniem pytającym, dotyczącym liczby mnogiej. Sally and Tom. Takie są tam dwie osoby. Do Sally and Tom love computer games? W liczbie mnogiej operatorem w present simple jest do. Dziewiąte zdanie jest przeczeniem, więc ten sam operator do użyjemy do tworzenia przeczeń, tylko będzie to operator przeczący tym razem. They don't buy meat or sweets. I ostatnie zdanie jest zdaniem twierdzącym, w związku z tym w liczbie mnogiej właściwie wystarczy tylko przepisać czasownik. Lily and Amelia eat only vegetables and rice. Kolejne nasze zadanie to tworzenie pytań i przeczeń. Pierwsze zdanie jest zdaniem dotyczącym trzeciej osoby liczby pojedynczej. Zauważcie, jest tam S w czasowniku. Pytanie więc będzie wymagało operatora does, a przeczenie operatora doesn't. Does Robert draw interesting pictures? I Robert doesn't draw interesting pictures. Ostatnie nasze zdanie jest zdaniem w liczbie mnogiej. Mamy tam dwie osoby, Kathy i Robina. Będziemy tworzyć więc pytanie i przeczenie, posługując się operatorem do w pytaniu i don't w przeczeniu. Do Kathy and Robin learn Chinese? I Kathy and Robin don't learn Chinese. Okay. So, thank you for watching and see you soon, I hope. Bye-bye.